Witam serdecznie, Grejtko z tej strony. Drugi odcinek Age of Wonders, część czwarta. I ruszamy, nasze królestwo ludzi musi działać. Wstaje dzień trzeci. Bo tak żeśmy tutaj sobie zapisali. I mamy tutaj automatyczną eksplorację. W mieście buduje nam się cały czas magazyn oraz tutaj pikinier i tak dalej. Natomiast tutaj mamy naszego, no to już jest właściwie, nic więcej nie mogę zrobić, nie? Czyli jak blisko można, aż jakie są bardzo duże szczegóły. Z kopalni wyjeżdża wózeczek i on tutaj jedzie w ogóle, dostarcza, nie? To samo, także to jest pięknie. Tutaj widać tą stolicę, o. Widać domki, widać to, co jest zbudowane, prawda? Także to wszystko ładnie sobie tutaj robi, faluje. O, tutaj mamy na przykład olbrzymie kwiatka ze stworzeniem. Ciekawy jestem, co będzie. Jedziemy. Niezależnie mają ruch. Wstaje dzień czwarty. Dostępna jest nowa umiejętność w rozwoju Imperium. Udało się coś tutaj. Słuchajcie, proszę. Mamy tutaj tak zwanej więzi ładu, a umiejętność rozwoju, którą mamy tutaj, to pacyfikacja. Rozgromienie plagi lub podbicie wolne miasto zapewni komuś 300 punktów relacji. No dobrze. Jest, teraz jest, tak? Udało się. Tak, bo tylko 10, dobra, czyli mamy. Zrobiliśmy co trzeba. Ona tu automatycznie nam pójdzie, ponieważ ona automatycznie ma nam tutaj, słuchajcie, eksplorować. Prawda? Zbadaj, bo tutaj ma, tak, wyłącz autoeksplorację. Nie, nie, ona ma tą autoeksplorację mieć. I teraz nasz tutaj mistrz. Nie wiem, czy tutaj coś to zrobi strażnica. Zasięg gromienia 5. Wow. Arkadia, dobroduszni spotkanie. Sędzia Tut, ręka sprawiedliwości. Witaj cię z odrobiną szacunku. Król Alfred Elderstone. Witaj, twoja reputacja cię wyprzedza. Z chęcią będziemy czerpać z twojej wiedzy. Szanujesz niezależność miasta Arkady. Tut, ręka sprawiedliwości, musi utrzymać kamień szeptu, by rozpocząć negocjacje. Pokaż lokację. Gdzie to jest? Tutaj. No dobra, ale to tutaj nic mi tutaj to nie daje. Ukryj lokację. Nie, niech to pokazuje lepiej, czy zbadaj Arkadia. A to jest tutaj, dobra. To jest tu. I oni mają aż na 6, 40, Arkadia, wolne miasto, więź ładu. Mają więź ładu, więź cienia, to nie za bardzo, i mają więź chaosu. A to mają co? Relacje szacunek, 200 do tego. Oraz elegancy tygrysianie, stanowczy, pustynna adaptacja. Neutralna, relacja dyplomatyczna. No są dosyć daleko nas, nie? Z wolnym miastem. I teraz mogę zrobić podaruj, tak? Wypowiedz wojnę. Aha. Mogę zrobić podaruj kamień szeptu, aby rozpocząć negocjacje. Aha, a tutaj wypowiedz wojnę. Liczy się jako zła akcja. Ale po co? Na razie niech będzie, dobrze. Podaruj kamień szeptu i zobaczymy, co się teraz wydarzy. Dobra, podarowałem ten kamień szeptu. No tutaj widzicie, tu jesteśmy i tu jest jakaś niewielka jama potworów potem też, nie? Dobra, i ta jest ta Arkadia. Oni są dosyć po prostu rozwinięci. Wymagane rozkazy. Dobrze, to ta nasza strażnica. Dokąd mogę jeszcze się udać? Czy w ogóle dokądś mogę? Kryptę zaginionej królowej? Że nie? Co jest tu na przykład? Tu może byśmy się udali, nie? Czy tu?
Ja bym wolał iść tutaj, bo to jest jakaś niewielka jama potworów, a tu jest jeszcze krypta zaginionej królowej. Może tu spróbujemy, co? Cóż tutaj ta krypta zaginionej królowej robi? To jest ten starożytny cud po przyłączeniu. A, zobaczcie. To jest nieprawdopodobne. Czyli o to nam chodziło, bo mamy już to jedno i teraz jeszcze zbadaj starożytny cud. To jest dosyć duża mapa, ale po co mamy tutaj nie wiadomo ile na tej mapie grać, tak? Możemy spróbować zrobić w tym momencie kolejną poradę. Dlaczego na przykład sterowanie kamerą nam się nie chce zrobić, tak? Jest ok. Naciśnij R3, aby zresetować obrót. Tak. Przejdź do mapy poglądowej. Przybliżając kamerę, dalej oddalając kamerę, zostanie wyświetlona mapa poglądowa. A, o to tu chodziło, słuchajcie. Podczas eksploracji świata napotkasz wiele zagrożeń. Opanować oddalenie, tak. A to jest fajne w tym momencie. I tutaj widać teraz, słuchajcie, że jest Breezeway, to jest moje, to są te potwory i tu jest Arkadia, nie? O, i jest leże plagi, dobra, no to mi się bardzo podoba, że w tym momencie nasza mapka robi tak. O, i tutaj przywróciłem jakby to co mogłem przywrócić, władcy i bohaterowie. Wybierz armię, naciskając, aby przejść do panelu armii, aby sprawdzić tego bohatera. Tak, oni mogą tylko eksplorować, znosić i rozpoczynać. Bardzo dobrze, o to chodzi, nie? O to właśnie nam chodzi. Dobra, i to co tu jeszcze możemy... jakieś badania, czy możemy zrobić? Nie, no to cały czas jeszcze jeden. Leczenie armii to jeszcze nie to. To spokojnie, czyli to jeszcze badania robimy. Przegląd, a tu jest, zobaczcie, cele, dyplomacja, rejestr wydarzeń, materiały magiczne, miasta, armie, bohaterowie. Super. Czary. To na razie nic nie mam. Rozwój imperium, no to było to, to już wiemy. Zlot seniorów to będzie pewnie kiedyś. Zakończenie porada, to mamy jeszcze eksploracja starożytnego cudu. Musi zostać zbadany. Dobra, właśnie zanim zbadaj starożytny cud. A będzie, być może będzie walka, nie? Na tym starożytnym cudu. Krypta zaginionej królowej. Może też tak właśnie być. Początkowe negocjacje. No właśnie, przypisz kamień szeptu. To żeśmy zrobili już, czyli to mamy. I w podłączaj podpowiedzi. Zawsze możesz znaleźć więcej informacji. Tekście hiperłącza. Przesuń mysz na podkreślone słowo, ale ja nie mam powyżej i przejść do podpowiedzi. A to chodzi o to. To wiemy w tym momencie, nie? Że na przykład wchodzisz tu i tutaj masz w tym momencie Enter, kamień szeptu pokazuje, nie? Wolne miasto. I tak po kolei możemy sobie iść. To jest dobre, te hiperłącza, nie? Że on to też fajnie to po prostu tutaj robi. Dobra, on tam będzie się tury robiło, tam się będzie budowało. Myślę, że to jest wszystko, co możemy zrobić na razie. Tak, a ten tutaj eksploruje. A to jakiś niezależny był? Nie, to mój jest. To jest mój, to on poszedł tutaj eksplorować. Dobra. I teraz, czy coś tutaj się już zrobiło? Też powinno to być takie jakieś... A tu jest z prawej strony. Czar gotowy do rzucenia. Dokończono produkcję i leczenie armii mamy na przykład. Jednostka wybranej leczy 20 punktów zdrowia. Wybierz nowe badanie. Utrzymanie pozycji. Bardzo szybki ruch. To jest dobre, nie? Ale koszt na 200. Koszt 400. Sygnet rycerstwa. Wspólną postawę i utrzymanie pozycji. Niezłomność. To może na tą drogę jeszcze na razie, nie? Niech będzie. To jest poprawy. Czar gotowe do rzucenia, tak? Leczenie armii. Taktyczny jest i aktywne. Dobra, ale czy to jest potrzebne nam na razie? Moim zdaniem nie jest to nam chyba potrzebne.
Bo jest prawie cała armia wyleczona. Jak widzicie, czyli to nie. I tutaj jeszcze jest tak. Chłop pikinier, zakończono produkcję, a to jest dobra. Zakończono produkcję magazyn i określ produkcję. Dobrze, to jest fajne, dobra. Teraz mamy jak tutaj... Zobaczymy jak nam tutaj idzie. Przyciągnij znowu kolejnych. To moglibyśmy się mocno tutaj dać. Wiedza 60. Tu mamy manę 20 i tu mamy złoto. Dobra, werbunek 31. Konstrukcje, mnożniki. To by się też przydało troszeczkę. Bo pieniędzy nam idzie dużo. W tym momencie. Także tutaj byśmy zrobili sobie może jeszcze przyciągnij populację. Tak jest. I jak widzicie, co tutaj mogę zrobić? Mogę w tym momencie... A nie, to pikinier, to gdzie go wystawimy? To niech ta armia tutaj czeka może bardziej z której strony. No tu będzie nam potrzebna, nie? No niech on może stoi tutaj. Dobra. W tym momencie. I to mamy... Poczekaj jedną turę? Nie, to będziemy, na razie zostawimy. Do miasta idziemy, tu weźmy przyciągnęli. Tutaj idzie łucznik, ale tu możemy jeszcze tutaj kogoś, możemy teraz co zajęcie, co tutaj mamy. Łąka, las, skały, że w tą stronę byśmy poszli. Ale ja bym wolał, tu mamy dwie kopalnie. Ale ja bym wolał chyba jeszcze wziąć... Słuchajcie, bardziej jednak bym wolał tu wziąć, nie? Łąka, las, skała, ale tu są też owce, nie? I teraz mamy tak, zbuduj leśnik. Pastwiska, dobre przychody. Zbuduj gospodarstwo, tu jest aż 10, 5, 5. Ale tu jeszcze produkcja i zbuduj kamieniołom. Nie, to zbuduj leśnik, dobra. Niech będzie leśnik. Na spokojnie. W porządku, Brisoy to jest już czwarty poziom. Jest łuczniczka. Budowlę, którą możemy wznieść to. Biblioteka 10, dobra, koszt jaki jest to widzicie. Bonie duchowieństwa, kamieniarz, o z długo, kowal, ratusz drugi, zasięg przyłączania produkcji, przychoby, tak, to jest ten rozwój, czyli tak jak w Heroesach, słuchajcie, i to powoduje, zobaczcie, że będzie lepiej ten, że będzie się lepiej tutaj rozwijało. Jeszcze spichlerz może być, nie? Stwórz dwa razy leśnik. Premia sprzedawca odblokowuje rynek, nie? I to wtedy można generować 12 zł. Przekształca 25% produkcji. No to w tym momencie ja bym zrobił ten zamek, nie? Ale trzeba poczekać, aż złoto będzie, nie? Toż drugi cytadela. Ok, i teraz jeszcze przyłączyć nową prowincję już nie możemy. Natomiast jeszcze zwerbować jednostkę, to drugą łuczniczkę. Nie no, drugiego chłopa pikiniera. Dobra. I w tym momencie R2. R1 się przełącza, dobra, te armie gracze. Dobra, jesteśmy tutaj, słuchajcie. Zapiszemy sobie grę na... No tutaj rundami jakby zapisuje. Dobra. W tym momencie niezajęta dzić prowincja. Przejęcie. Co on może zrobić? Zbadaj, w jaki on może sposób do tej krypty wejść, tak? Czy my już na tym stoimy? Teraz dopiero. Starożytny cud. Złowieszcza nekropolia wybudowana przez starożytnych Shad En-Rai. Jej tunele komory zdają się rozszerzać. Zupełnie jakby był ożywiony, chciał pomieścić coraz nowych mieszkańców. Walki duszy zmarłych. Po przyłączeniu liczy się jako stanowisko badawcze, ale ma aż minus 5 do tego, nie? Plus 2 many, 2 wiedzy duszy. Dodaje jednostkę zepsuta dusza do zlotu seniorów. Może wejść i walczyć tylko jedna armia.
No to zbadaj. Wieczna alkowa. Podobno tylko głupcy zakłócają spoczynek królowej pętrej pełnej nadziei. To jednak się nie powstrzymuje. Po środku grobowca trafiasz na olbrzymi ołtarz, na którym spoczywa kilka dobrze zachowanych zwłok splecionych wokół przystrojonej królowej. Nawet po stuleciach od pochówku wyglądają jak śpiący kochankowie. Nagle przystrojone zwłoki podrygują, otwierają oczy, wraz z nimi ich nieumarli kochankowie. Chrapliwe głosy odbiją się echem po grobowcu, gdy ciała powstają, licząc, że ulegniesz wołaniu. Witajcie, intruzi! Pantera pełnej nadziei szczerzy zęby. Czy przybyliście tu swoją esencją rozpalić nowo wytworzone płomienie naszej pasji? Bliżące się bitwy aktywują się. Czyli tak, koniec. Ofiaruję ci esencję mieszkańców. Działanie złej postaci. A tu oczyści bez walki. No dobra, to spróbujemy. Przecież to jest bitwa niemożliwa do wygrania. Do ataku maruder strażnik. 948. No to niestety, to muszę to zrobić. Bardzo mi przykro. Wieczna alkowa, skutki. Pokonujesz królową jej miłość. Król powstaje z martwych po raz kolejny, przyklaskując ci z uznaniem. Jej chrapliwy głos kolejny raz odbija się echem po krypta zaginionej królowej. Król Alfred Elderstone. Jestem pod wrażeniem. Nie każdy może mi zaimponować. Udało ci się rozpalić we mnie pasję, która już zdążyła zetrzeć się w mojej pamięci. Pragnę się za to uwdzięczyć. 334 złota. Zabierz jej demoralizującą maskę, zostaw królową w spokoju. Zwerbuj panterę pełną nadziei. Później poproś panterę, by zanim przyzwolisz jej spocząć, podzieliła się z tobą starożytną wiedzą. Wiedzę w ilości 114 i niech pantera nadziei spoczywa na wieczność. To wszystko, o co proszę. Plus 10 powiązanie. Zwerbuj ją na później po prostu, no. Dobra, udało się, słuchajcie, prawdzie żeśmy to trochę, niestety nie bardzo, powiązanie uległo zmianie na neutralność. Twoje powiązanie, na to miałem dobre. Dobrze, czyli to jest, widzicie, każda decyzja ma znaczenie, można powiedzieć. Miasto troszeczkę dostało w ciry i straciło tutaj jedno powiązanie. Co na przykład jest tutaj, nie? Tu jest ta klatka już? Nagrody. Przy jednorożec. Przyjmij, nadchodzi plaga. Wrogie armie zostaną wysłane lecz na twoje ziemię, jeżeli te przez zbyt dni będą sprawdzane. Zniszczenie plagi może jednak być dużym wyzwaniem. Przyjmij nagrodę. Otwórz ekran bohatera. No dobrze, i gdzie teraz, co mogę z tym jednorożcem zrobić? No. Wyposażenie. Tutaj mogę go zmienić. No nie ma tutaj nic. Czego mogłem przyjąć? Nie, nie, tutaj ja go nie mogłem przyjąć, bo on już w tym momencie jest mój. I teraz mogę nim... Co zrobić? Tu mogę zaatakować, tu jest 3, tak? Bezpieczna bitwa tu jest, ewidentnie. Niewielka jama potworów, to żebyśmy sobie to zrobili. A gdzie ta plaga idzie? Na razie nie idzie, pewnie przyjdzie za chwilę. To trzeba się będzie tutaj zrobić jednorożec. Co to jest? Morale neutralne. Cios szarżą. Jednostka rażąca. Niebianin i poziom trzeci, nie? Zwerbuj. No zwerbuj, bo to jest moje. Można przejąć to miałe potworów. Dobra, słuchajcie, to sobie zapiszemy tutaj. Na szybkim zapisie. Ten tu ma stać. Ten tutaj sobie robi, a tutaj mistrzu zaatakuje w tym momencie. Aha, to jeszcze nie teraz, bo będzie w następnej.
Dobra. Za 9 tur, bo aha, widzicie, czyli to są tak zwane jamy plagi. Natura rzadko jest dobra czy zła. Jest głodna i dba o swoją moc oraz terytorium. Gniazda jamy są schronieniem do różnego rodzaju dzikich stworzeń. To już wiemy, o co chodzi. Wymagane rozkazy. Ten po prostu tutaj dołączy do niego, bo połączymy tutaj, nie? Tą armię sobie razem. Wymagane rozkazy. To właściwie możemy. A nie połączy, bo on jest tu. To niech on tutaj będzie. To niech on oczekuje jedną turę i zakończ turę. Jedziemy z koksem. O! Zwiększa się nam tutaj wszystko. Dobra. Pierwszy zniszcz plagę i przypisz kamień szeptu. Tylko, że ja przypisałem ten kamień szeptu. Ono. Przypisz kamień szeptu. Po powiązaniu możesz mu przekazać kamień szeptu. No to ja mu przekazałem i co? I nic z tego nie wyszło? Już tego nie mam, Arkadię? Wzmocnij powiązanie. O to chyba chodziło, tak? O. Powiązanie 15. Czy mu chyba przypisałem ten kamień w tym momencie szeptu? Rozwój imperium. I gdzie? Tutaj jest dostępna, tak? Podstawowa żegluga. Nie, to cały czas jest, nie? Zyskuje kamień szeptu w liczbie 1. A chyba to jednak nie tutaj. Tutaj bym mógł coś zrobić. Tutaj jest, ale to jest 75, to jeszcze nie mam. Brakuje mi 15 w tym momencie. Wymagany rozkaz, on jest tu. Bezpieczna bitwa, co tutaj jest? Młody wampirzy. Oraz opleciony niewolnik, zatruta igła, walka wręcz i tu jest sieć. Unieruchomienie, nie? No, pająki są, dobra, ale to sobie po prostu walkę samodzielną zrobimy. A chodzi też, żeby ładnie to rozegrać i się troszeczkę pouczyć, bo te bitwy będą trudniejsze. Tryb obrony wzięli. Dobra, zobaczmy, dokąd oni mogą dojść. Dotąd. Dotąd i dotąd. To już wiemy generalnie, że trzeba tu uważać. Pierwszego powinniśmy wziąć tego, kto ma tutaj ten defense, nie? Czyli mur tarcz. Obrońca. Dobra, w którym tutaj, bo jesteśmy tak trochę w dobrym jakby momencie. Dobra, niech on pójdzie tu. Teraz zobaczmy jeszcze raz i niech on zrobi ten mur tarcz. Dobra. I tu zobaczcie, że jest fajnie pokazane wtedy, kiedy on. Dobra, tutaj nie dojdą. No to spokojnie. Harcownicy. Ataki podjazdowe. O cholera, mogą tutaj. Ale mamy ten mur tarcz, nie? Nie, jeszcze teraz on. On tutaj ma generalnie jeszcze tą sztandar bastionu. I kojący sztandar. I tu jest opieka. Kończy, przechodzi w tryb obrony. We wszystkie sąsiadujące pola i plus 2 jest niewrażliwa na oskrzydlenie. Chodźmy tutaj, tylko ona jest trochę wolniejsza. Ale kontrolę przejęła tutaj w tym momencie, nie? To jest też ważne, żeby z tymi sztandarami dobrze tutaj stali, a też trzeba się obracać. Zwiadowczyni sobie natomiast wjedzie tu. I zrobi defense. Tak samo ci wjadą tutaj.
I zrobią defense. A cios z szarżą, nie da rady on. Jeszcze słop pikinier. To on by stanął tutaj. I też zrobił defense. Mistrz pojedzie tu. I ma wspólną postawę, jak widzicie. I zrobi defense. No i zapraszam. Dobra. Tryb obrony tutaj mają, tryb obrony. Czyli lepiej byłoby w tym momencie zaszarżować chyba naszym mistrzem. Cios z szarżą do trójki. I tak ich tutaj może złamać, nie? Za 26 i anulowanie trybu obronnego, nie? To jest bardzo fajna sprawa, ale tu jest odwet, to nie. Obym wziął też tutaj, też nie. Dobra, i teraz ona... Czy strzał z łuku da radę? Nie da radę, nie planuje się tutaj, nie? Czyli żeby mieć dobry strzał z łuku, to musi walnąć tutaj. A on tutaj potem będzie... Dobra. A to może byś się obróciła. Dobra, obróci się. I strzał z łuku. Tu 90, to jest tylko 70 na tego. Na 11, tego do 90, tu 7, to ten. No to tego spróbujemy. Za 7, dobra. Jeszcze ona nie ma tego strzału z łuku. To by miała też 90%. Strzał z łuku i spokojnie. Na ten sam, za 6. Mało zadaje tych obrażeń. No bo ma tą obronę, nie? Kogo jeszcze mamy? Tego mamy. Pikiniera mamy. No i to trochę dostanie odwetu, ale, ale go złamie, nie? O kurczę, jednostka właśnie miała trafienie z odwetu i dostała to jeszcze przyszpilenie i truciznę. Czerwone znaczniki, bo dajny jest sztandarem. Ile ma tych? Dobra, został nam jeszcze obrońca i został nam jeszcze chorąży. Czyli obrońcę. Ale obrońcę to tam tu za dużo nie da rady. Bo tutaj on, obrońca powinien obronić te tutaj. Tryb obronny i mur tarcz, żeby im dać... a ten powinien zrobić magiczny atak. Ale to nie da rady. Może jeszcze to coś zrobić. Wspólna postawa. Teraz tak, tu może zrobić sztandar bastiony. Może zrobić kojący sztandar, to jeszcze nie. Czyli to musimy zrobić. Tu 70%. I spróbujmy. Rozdarta obrona, tak? No i nic się tutaj chyba nie da zrobić. Albo czar gotowy do rzucenia. Wezwanie ku chwale. A tutaj 10 punktów obrażeń od duchów. Dawaj. Jeszcze dostała. W porządku. Kończymy turę. O cholera, ale to jest wcale nie takie słabe, nie? Się okazuje, słuchajcie. Jeszcze zatrucie działa.
Ale dostał defense. Dobra, wezwanie ku chwale. Dawaj. Na wszystkich. Pięknie. Morale i wzmocnienie. Dobra, to myślę, że zacznie. Zaczną oni tutaj od rzucenia. Za 6. Za 6. Draśnięcie tylko, to też nie za dobrze. Dawaj, strzał z łuku 3 razy. No zobaczcie, bo wtedy jak się nie ruszy, to może zaatakować 3 razy. Ale może też chybić, nie? Kara sztandaru. Wal. No chybił, no wiecie co? Wal. 8. Kurczę. 8. Jeszcze raz. To już jest za, praktycznie po nim. Został jeden. Teraz ja wezmę tutaj, żeby ten zrobił. O! Cios szarżą. Ło! Anulowanie odwetu, bo go zmasakrował po prostu. Aha, ale ten nie ma jak po prostu wyjść stąd. To niech on tak zrobi lepiej. Ktoś jeszcze może? Nikt nie może. Zakończ turę. Draśnięcie. A czemu ja nie mam odwetu? Dawać mi ich. Już. Wow, chłopi pikinierzy załatwili te pajączaki. Plaga została zwyciężona. Trochę to stałem, ale jest. Alfred Edeston wygrywa byt. Kto to jest Skalun? Spadaj posterunek. Ekspansja poprzez posterunki. Zbuduj. Pokonano pierwszą plagę. Plaga często pojawia się w miejscach, które są wartościowymi lokacjami do zasiedlenia. Następnym krokiem w budowie jest wybudowanie posterunku. Oczywiście zgadzamy się. Ale to co mam wziąć? Skakun. Wierzchowiec. Bardzo szybki ruch. I sieć. Zawsze trafia. Zdaje obrażenia. No dobra. Przyjmij nagrodę. Wow. Super. A w jaki sposób mam wybudować posterunek? Władca zdobył nowy poziom. Nasz król zdobył nowy poziom i... Aha, i może zmienić sobie wierzchowca. Mamy punkt umiejętności. Bieg. Zawsze trafia. Plus 8 punktów ruchu. Pościg, nieuchwytność i bystrość. Co to jest? Nie uruchamia ataku inwazyjnego. Nieuchwytność. Nie jest zatrzymywana przez strefę kontroli. Bystrość. To jest dobry ten bieg. To byśmy zrobili, potwierdzili, tak. I w tym momencie mamy tutaj, tak, tego skakuna chyba, to jeszcze lepszego. Nie, 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 ja chcę tutaj, proszę, zbadaj. I wyposażenie. O, i skakun. Będę jeździł na pająku, wow, to jest świetna sprawa. A sprzedać mogę konie za 14. Bardzo szybki ruch i kawaleria. Można sobie porównywać. Dobra, na razie nie. Na razie wystarczy. Jeździmy na pająku. To jest fajna sprawa, słuchajcie. A w jaki sposób budować posterunek? Zaznacza wszystkie... Zobacz, które... Podświecą, dobra. Nie, nie, to ja nie wiem. No powiedzmy, że gdzieś ten posterunek mogę zbudować. Tylko gdzie? Prawda? Dobra, weźmy sobie, zróbmy, zapisz grę. Można usunąć na przykład to, bo tu jest dużo tego, za dużo jest tych save'ów moim zdaniem. To sobie usuniemy. I teraz sobie zapiszemy w nowym zapisie. Co to w ogóle jest?
Mało ryzykowna bitwa, Maruder Straż. Na razie sobie tutaj jeszcze, żebyśmy trochę uzdrowili się. To myślę, że tu zostawimy sobie. Armia gracza. On tutaj dojedzie. Tak jest, tu jest na dwa armie. Nie, jeszcze na razie nie. Tak, i teraz co jeszcze? Jeszcze tutaj tylko zostało, a on tutaj po prostu to wszystko upgrade'uje. Przyciągnij populację. No trzeba przyciągnąć. Nie mamy wyjścia. A tutaj potrzebujemy konstrukcje miejskie posiadłości. Stabilnie potrzebujemy więcej. Na razie jest to, co jest. A ta mapa jest olbrzymia, mimo że jest taka mała, nie? To wcale nie jest taka mała, można powiedzieć, słuchajcie. Jeszcze troszeczkę ten odcinek pociągniemy. Zakończymy tutaj turę. Fangwal, zaciekli spotkanie. Wódczyni Gyta, odbieraczka życia. Wita cię siła i krew, chwała tobie. Orki krwiste. Dobra, pokaż lokację. Dobra, jest tu. Dobra, czy są godni uwagi? Oni są dosyć blisko. Wolne miasto. Podaruj kamień szeptu. Nie mogę handlować. No ale jak... Ja ten kamień szeptu już chyba podarowałem, nie? Po zdobyciu wystarczającego poziomu lojalności, stań się wasalem, możesz wcielić do wyznanego imperium. Dobra, wciel jako wasala. Podpisz pakt o współpracy za 4. Okej. Okay. Teraz mamy tu, ale oni czekają na następnych. Ja bym po prostu zrobił, kończył turę. Dobra, zapraszają mnie do miasta. To bierzemy i dostaliśmy 119. Dobra, tu zobaczmy teraz, jak to wygląda. Zobaczcie, Breezeway, Arcadia. To jest tak olbrzymie, że to się w głowie nie mieści. Po prostu. Ja jestem w szoku generalnie, nie? Że to takie możliwości są tej gry. Dobra, wymagane rozkazy. I są, zobaczcie. Są już... Dobra, to są podziemia. Dobra. Szybki zapis przed bitewką. O, chyba rozegramy sobie jeszcze jedną, ponieważ tu jest co? Maruder. Co oni mają tutaj? Maruder strażnik, ork rzeźnik, ogr rzeźnik. Drugi poziom. Maruder strażnik, walka wręcz. 13, ruch po lądzie. Walka wręcz, młody wampirzy. I młody wampirzy, to jest pająk, to są cieniasy, ale ci dwaj są mocniejsi, nie? Dobra, walka samodzielna. Zobaczymy, jak nasz pająk się spisze, słuchajcie. Może zrobić niezły... Niezły... jeszcze mamy po prostu możliwość też... O, a tu my jesteśmy w dobrym miejscu, niech oni tutaj sobie sami po prostu przyjdą, a tutaj? Co to w ogóle jest? To my możemy się tutaj dobrze okopać. I im nie pozwolić na nic, po prostu, kompletnie. Zwiadowczyni, niech ona będzie sobie stała w tym momencie tutaj, bo tu z góry jest dobry ten, nie? Timing, dobra, defense. Chłop pikinier stanie sobie tu. Tak jest, zrobi defense wspólna postawa. Alfred, o, ma, proszę, co on teraz tu zyskał? Cios z szarżą, sieć, bieg oraz skok.
I odnowienie tutaj są, to musimy uważać. On usuwa odwet, nie? Niech on pójdzie tu i zrobi tu defense, bo chcemy po prostu. Tak, chorąży sobie stanie tutaj. I w tym momencie on może jeszcze zrobić sztandar bastionu. To jeszcze nie. Niech na razie zrobi to. Spokojnie, zobaczymy, co oni tutaj wymyślą nam. Trop obronny, mur tarcz. Dobra, spokojnie. I jest jeszcze łuczniczka, która ma jeszcze opiekę. Też spokojnie, tryb obronny. Kończymy turę, zobaczymy, co tutaj zrobią. Idą trybem obronnym, ale... No teraz, żeby coś miało sens, to trzeba by... Mówię tutaj, żeby zwiadowczyni mogła sięgnąć, a nie może, to musiałaby też ten tryb obronny w jakiś sposób zniszczyć, nie? Mistrzu mógłby zrobić tak, tą szarżę. Jeżeli zrobiłby tą szarżę, to by ten tryb obronny skasował, nie? Tutaj tych... Tego też by skasował. Tych to w ogóle anulował, nie trybu, ale tego byśmy tutaj nie chcieli. I tak zrobimy, że po prostu go skasujemy. Pogromca kawalerii, przyszpilenie. Co za wieśniak. Chłop pikinier. Teraz chłop pikinier tutaj mu walnie. Walkę wręcz. O. Dobrze. I przyszpilili go. I teraz 90% ten, co może walnąć. Ale jeszcze możemy przecież rzucić czar. Wezwanie ku chwale, ale najpierw może czar zadający obrażenia jeszcze temu. Bo to jest dosyć mocna jednostka. Dobra. Nie. Obrońca, myślisz? Niech tutaj defense zrobi. Czy on tu da radę sięgnąć? Nie da radę sięgnąć. Tu by musiał stąd zrobić, nie? Tu 50, tu 30. Tu będzie najlepsze, tu 90, dobra. Nie łuczniczka, ani nie zwiadowczyni, tylko ten pójdzie tu. On tutaj stanie. I będzie mógł rzucić teraz tą karę sztandaru. Dla tych tutaj gości. Dobra, rozdarta obrona. I o to też nam troszeczkę tutaj chodziło, nie? Żeby ta obrona była 30, 30, 50, 70, 50, 90. Ale się tutaj trochę wystawiamy, nie? Wolałbym nie. Poczekajmy, czy on tu, ile on tutaj dojdzie? Ten nie dojdzie, a ten? To mało dojdzie, dobra, to można spróbować. Tutaj, gdzie jest 90 jednak, łuczniczkę. Żeby spróbowała tutaj zaatakować. O, dobrze, za 8. I tą, żeby miała tutaj... No, w tym miejscu to już nie będzie lepiej, czyli stąd. Niech pojedzie i niech zaatakuje. Trudno, strzał z łuku. Draśnięcie tylko. Okej. Idą. Krwawienie odparto, oskrzydlenie jeszcze, proszę. Ale to mało nam zadają. Pikinierzy! Świetnie, dyszka! Jeszcze raz. A ty!
On nie dojdzie. Dobra, rozdarcie obrony. Teraz musimy użyć jeszcze magii. Magia będzie wyzwanie ku chwale dla moich wszystkich jednostek. Prawie wszystkich, bo pięciu. Wzmocnienie i morale dostali. Dobra, i teraz zaczniemy od mistrza gry. On może zrobić tak, sieć. Zadaje obrażenia i unieruchomienie oraz tutaj bieg. Oraz skok. O, i spróbujmy. Uda się? Jest, udało się. Unieruchomieni są, ale fantastyczna sytuacja. Ale to jeszcze dosyć dużo tego daje, nie? Łuczniczka, aha, bo ona musi się cofnąć, żeby w ogóle móc uderzyć tutaj, nie? Atak okazyjny niestety się zdarzył, ale teraz strzał z łuku dwa razy będzie. Raz i dwa, dobra. Teraz obrońca nie, zwiadowczyni też nie. Chorąży. Cholera, chłop pikinier. No nie ma wyjścia, no muszą załatwić tych tutaj. Dobra, jest jakiś odwet. Nie szkodzi. Chłopcy, jest. Dostają bardzo dobre te. Chorąży, co on tu by musiał zrobić? Musiałby tu po prostu jedno odbiec. Ale dostał za 10, jeszcze ma krwawienie. To nie za fajnie. A tu dostaje dużo z tego, nie? Za 21 i rozdarta obrona. Też dostanie, ma wspólna postawa i strzał z łuku. Raz, tylko draśnięcie i 8, dobra. Jeszcze jest ten obrońca, który może tutaj zmasakrować. Kabum! Jest! O, ale morale wysokie teraz dostał. Z moralem wysokim wiecie, co się dzieje. Kończymy turę. Oni są unieruchomieni, mają niskie morale. Jest, dobra. Teraz ten koleś ma niestety tylko ale 4-3 ogrzeźnik, czyli tutaj co to jest? Obrona 4, a odporności ma dosyć duże. I 58 na 80 i ma jeszcze taki topór. Ja bym nie chciał tutaj tego czaru zużywać. Natomiast. Dobra, już wiemy, co tutaj będzie się działo. I dobra, i niech go walnie może najpierw rzeczywiście karę sztandaru, bo ma rozdartą obronę. To za 10. Odparto to. Zwiadowczyni co? Nie daje rady tutaj? Dobra, to niech ona tutaj stąd pójdzie 90. Strzelaj. To za mało trochę. Strzelaj. Trzy razy masz. Raz. Dwa. Trzy. Dobra, jest nieźle. Teraz ty możesz skoczyć i zrobić mu tak zwany kabum. I go przyszpilić. I tu jeszcze mu zrobić te. O, za 17 oflankować go, jaki odwet. Dawaj! Ło, krytyk poszedł przy wysokich moralach. Brawo! Zwycięstwo. Wygraliśmy bitwę, amulet żywotności i kasa.
Zapewnia 10 punktów maksymalnego zdrowia. Używaj i już jest. Fajne, to mi się bardzo podoba. Absolutna petarda życiowa. Co to jest to? Zdobyłem 50 many chyba do produkcji. Tu jest znowu niewielka armia potworów, ale tutaj się cofnijmy, bo tu jest kolejna plaga. Dobra, ci czekają. Więc mogą zrobić to, a tutaj teraz czy Brisway jest? Włączanie kołowe, czyli możemy robić tak. Rozwój Imperium, zobaczcie jakie mamy, 119, nie? Teraz co to? Podstawowa żegluga. Odblokowuje zdolność do zaokrętowania w celu przemierzania wód. A tu? Ogólnie zyskuje kamień szeptu. A czemu nie mogę? Bo tutaj trzeba dojść do tego chyba. To też grubo, nie? A tutaj? Dobra, jest kamień szeptu. Zyskaliśmy. I idziemy tutaj, więź ładu. Dobra, to mamy to. Teraz tak, badania jakie są? Badania się robią. Zaklęcie właściwej drogi. Czary, leczenie armii. Możemy to zrobić. 60-61 tura. Bo mamy. Dobra, nie, czyli to mamy. Leczenie armii. Czyli one będą się leczyły, tak? To będzie tak jakby trwało. Można wtedy przerwać ten czar, tak? Aktywne, dobra, strategiczne. To mamy, to już widzieliście. Rozwój Imperium. To było. Zat seniorów jeszcze nie porada. Powiązanie. Powiązanie odzwierciedla to, jak inni cię postrzegają, tak? Ten obraz możesz zmienić podejmowanymi działaniami, również podstawą wartość relacji. Wolnym miastem. Ma zakres czystego dobra do czystego zła. Pod licznikiem tur. Dobra. To już wiemy, o co chodzi. Jeśli chodzi o powiązanie, co jeszcze możemy? Przełączenie starożytnego cudu. No trzeba to przyłączyć. Wciel wolne miasto i zbudować jeszcze trzeba posterunek, który nie wiem po prostu w jaki sposób zrobić na razie. Dobra, tutaj przyciągnij populację, to chyba w ten sposób trzeba, bo nie ma wyjścia. Tutaj, tu się zbuduje, tutaj się też robi. A tutaj przyłącz nową prowincję. Pytanie jakie? Czyli trzeba iść do cudu, nie? Skoro cud jest tam, to trzeba zrobić tu. Tu mamy z kolei leśnika, tu mamy z kolei kamieniołom, to niepotrzebny. I weźmy drugiego leśnika, nie? I zbuduj wieżę czarownika, ale tych, kurczę, jeszcze w tym momencie muszę mieć dużo do zrobienia, nie? Słuchajcie, ratusz zamek 2, bardzo fajna sytuacja. Określ produkcję w Breezeway, tak? Aha, bo teraz nie ma. Dobra, teraz znieś budowlę. Generuj złoto, przekształco produkcji w złoto, ale to my mamy, nie? Bo mamy wiedzę, many całkiem, złoto mamy bardzo dobrze, naturę, nie? Bo mamy 851 plus 107. I jest ten wydatek werbunku. Dobra, teraz to ja bym jeszcze zamiast tego, bo nam potrzebna jest ta druga armia, zbudował tutaj na pewno jakąś dobrą budowlę. Biblioteka, wspomaganie to jest. Instytut Wiedzy Tajemnej. Niech się ta biblioteka zrobi. To już się zrobiła, tak? Bo to od razu się zrobiła, za zero. Blanki łuczników. O, tu ja bym, Instytut Wiedzy Tajemnej, to dopiero będzie. Kamieniarz, kowal, jest zbrojownia, jest skład kolczatek, jest spichlerz, to już mamy, nie?
Sprzedawca, tajemne blanki, tawerna. A potem jest łaźna i tawerna daje i specjalne ulepszenie prowincji. Produkcja złota. To jest dobre obozowisko rekrutów czy opactwo, nie? Specjalne ulepszenia prowincji, obozowisko rekrutów byłoby fajne, nie? Bo mamy tutaj przychody z żywności, nie? Tutaj na przykład tawerna to jest 5 aż, dobra, ale to zrobmy to. Co to obozowisko rekrutów? Słuchajcie jeszcze sobie. Dobra, 55. O, wskaż prowincję, tak? Tutaj, tak? I tutaj to trzeba zrobić, to z obozowisko rekrutów. Tak? Nie. Dobra. Dobra, to by było na tyle. Słuchajcie, za chwilę jeszcze nagram jedną część, także do zobaczenia.